dlaczego warto wspierać lokalnych przedsiębiorców? To jest bardzo dobre pytanie, aczkolwiek liczę bardzo na to, że samorządowcy, burmistrzowie, prezydenci już sobie takiego pytania dzisiaj nie zadają. Żyjemy w świecie, który jest napędzany paradygmatem ekonomicznym i nie inaczej jest też w miastach, w polskich miastach, dużych, małych, małych, średnich, więc pewnie to pytanie należałoby kontynuować na zasadzie nie czy warto, ale jak to robić i pewnie ta dyskusja o tym dzisiaj też będzie. I pomimo tego, że to zjawisko jest złożone, to najprościej rzecz ujmując można powiedzieć w ten sposób, że każdy dodatkowy przedsiębiorca w mieście, każde dodatkowe miejsce pracy w mieście, każdy dodatkowy wzrost przychodów lokalnego przedsiębiorcy to są dodatkowe pieniądze w budżecie naszej gminy, naszego miasta. No i wierzymy oczywiście głęboko w to, że te dodatkowe środki są w sposób racjonalny wydatkowane nie tylko na rozwój przedsiębiorczości i na wzmacnianie gospodarki, ale też na te wszystkie inne zadania, które dzisiaj samorząd przed sobą ma, gdzie tych pieniędzy jest zawsze za mało, tak? Oświata, infrastruktura, drogi, bezpieczeństwo, klimat. No to jeżeli tak przedstawiamy tą kwestię o tej roli i tych dodatkowych środkach, no to trochę tak być może pojawia się takie pytanie w kontrze, mówiące o tym, no a dlaczego, jaka jest przewaga tych lokalnych przed w ogóle inwestorami, którzy przedsiębiorcami, którzy mogą no po prostu wybrać daną gminę, dany samorząd jako miejsce swojego rozwoju biznesu? To jest dobre pytanie i oczywiście są takie spektakularne przykłady, gdzie pojawił się zagraniczny inwestor, jakaś wielka międzynarodowa, amerykańska korporacja, która spowodowała, że miasto przyspieszyło. Zostało taki wzrost. Tak, impuls rozwojowy, ale to ale musiało się pojawić. To po pierwsze są nieczęste przykłady. Pojawiają się w miastach, które leżą na przykład na przecięciu szlaków komunikacyjnych, tych głównych, a nie wszystkie miasta w naturalny sposób mają tak predestynowaną lokalizację. Więc faktycznie należy również patrzeć na inwestorów tych wewnętrznych. Dlaczego oni są ważni? Ano dlatego, że taka duża międzynarodowa korporacja może teoretycznie, ale takie przykłady przecież też znamy, praktycznie z dnia na dzień ze względu na zmianę geopolityki czy gospodarki światowej przenieść swoją dużą fabrykę nawet na zupełnie inny kontynent. Natomiast kiedy wzmacniamy lokalne firmy i one stają się inwestorami, ale takimi naszymi lokalnymi inwestorami, czyli rozwijamy naszą piekarnię, naszego fryzjera, pojawia się więcej punktów fryzjerskich pod marką naszej sąsiadki, no to wtedy wiemy, że raczej jest mniej prawdopodobne, że ten biznes nagle zniknie. Więc to jest taka jedna z najważniejszych ról tych naszych lokalnych przedsiębiorców, że oni są zakorzenieni w naszym mieście, są z nami związani, więc najprawdopodobniej ten ich rozwój będzie długofalowy i on będzie związany z naszym miastem. Czyli z tego, co mówisz, można powiedzieć, że właściwie lokalnemu samorządowi opłaca się wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości, bo ona jest bardziej związana w jakiś taki sposób z tą lokalną społecznością. A jeżeli jesteśmy przy kwestii lokalnej społeczności, no to wiemy o tym, że wyzwaniem w dzisiejszych czasach, szczególnie w różnych regionach Polski, jest no, wchodzenie na rynek pracy młodych ludzi, którzy z jednej strony, no, korzystając z tego, co oferuje choćby Unia Europejska, czyli no, i edukacja, i możliwość zdobywania różnych doświadczeń zawodowych, no, mają też pewnego rodzaju no, potrzebę wejścia w takich warunkach pracy, no, możliwie blisko tam, skąd pochodzą. Tak, to jest pytanie już w kategorii, czyli mamy tego inwestora, bez względu na to, czy on jest zagraniczny, czy lokalny. Wiemy, że lokalny jest, no to nie jest dobre słowo, ale nazwijmy to lepszy w jakiś sposób, o tym powiedzieliśmy, chociaż to nie zwalnia nas z obowiązku, żeby również przyciągać tych inwestorów z zewnątrz. No i teraz tak naprawdę samorząd ma wiele dróg, jak dalej z tymi przedsiębiorcami działać. Jedna z tych dróg jest nie przeszkadzać. Ona ma swoje dobre strony, ale wydaje się, że nie jest najbardziej optymalna.
Druga z tych kategorii, z tych strategii jest być w jakiś sposób proaktywnym wobec przedsiębiorców. I to jest ta droga, którą no, ewidentnie rekomendujemy. I w ramach tej proaktywności samorząd ma teoretycznie bardzo wiele tak naprawdę narzędzi i mechanizmów, natomiast taką najważniejszą rolą jest tworzenie warunków, koordynowanie i animowanie tego życia gospodarczego w mieście. I jednym z zadań, które samorząd właśnie będąc proaktywnym, to jest ułatwianie startu młodym ludziom. Można to robić na wiele sposobów. No, bardzo wiele miast dzisiaj zakłada inkubatory przedsiębiorczości albo wspiera startupy, no, licząc na to, że jakaś część młodych ludzi będzie chciała założyć swoją firmę. Ci, co nie będą zakładać, bo nie ma co się oszukiwać, że wszyscy będziemy przedsiębiorcami, no to możemy wzmacniać młodych ludzi kompetencyjnie, na przykład tworząc centra kompetencyjne. Możemy wespół ze szkołami tworzyć klasy patronackie, dostosowywać programy nauczania, tak, żeby ten młody człowiek po skończeniu na przykład szkoły zawodowej albo technicznej był praktycznie w 100% wyposażony w te kompetencje, które na naszym lokalnym rynku pracy są potrzebne. Właśnie takich kompetencji szukają nasi przedsiębiorcy. I to jest to, można tworzyć lokalne targi pracy, tak? Czyli pełnić taką funkcję maczowania, sieciowania tych młodych ludzi z przedsiębiorcami. Ale to wszystko można robić, kiedy właśnie samorząd no, będzie chciał być proaktywny. Bo duża część samorządów myśli w ten sposób. To jest wolny rynek, gospodarka wolnorynkowa, przedsiębiorcy poradzą sobie sami. I pewnie ci duzi, co do zasady tak, ale ci średni i mniejsi już niekoniecznie. No więc wszystkie znaki na niebie i ziemi, i przykłady i dane mówią o tym, że kiedy samorząd jest proaktywny i wchodzi nieco bardziej w te obszary, które do tej pory być może nie były zarezerwowane dla samorządu, pełni tą rolę koordynatora, animatora życia gospodarczego, tworzy lepsze warunki do współpracy, jest otwarty po prostu na przedsiębiorców, wtedy, no, zwłaszcza w długim okresie czasu, widać te wymierne korzyści. Czyli w tym, co mówisz, tak możemy zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim samorząd aktywnie animuje, wychodząc z jednej strony do młodych ludzi, właśnie poprzez te różnego rodzaju działania, to sieciowanie, targi pracy, czy właśnie choćby tworzenie różnego rodzaju placówek, jak centra kompetencyjne, ale z drugiej strony również niejako, czyli dobrze rozumiem, wyciąga trochę tych przedsiębiorców do takiej aktywności, no bo też no, możemy na to spojrzeć w ten sposób, że przedsiębiorcy no, bardzo często mówią, no my chcemy już wykwalifikowanych, no i a wiadomo, że to nie idzie z tą młodością. I wspomniałeś o inkubatorach, czy w ogóle też, no, jak rozmawiamy o inkubatorach, to pojawia się kwestia startupów. Czy to jakoś jest forma takiego rozwiązania, no właśnie tych, no można by powiedzieć, z jednej strony uzupełniających się potrzeb, no ale z drugiej strony, no właśnie młodzi ludzie gdzieś muszą zdobywać doświadczenie. Startupy są modnym tematem dzisiaj, na pewno. Samorządy mniejszych miast również zaczynają interesować się, ba, nie tyle interesować się już, jakby tworzyć pewne programy wspierania startupów. To jest słuszna droga, natomiast przestrzegałbym przed takim ślepym kopiowaniem tego, co się dzieje w dużych miastach. Duże miasta mają o wiele lepsze warunki. W dużych miastach gromadzą się te najlepsze startupy, nie oszukujmy się, co nie znaczy, że w mniejszym mieście nie może powstać. Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe, że te startupy nie mogą się rozwijać. Natomiast nie można kopiować ślepo tych rozwiązań, które są w Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu. Z naszych obserwacji też w ramach sieci wymiany doświadczeń miast przedsiębiorczych widać, że w mniejszych miastach sprawdzają się te programy startupowe, które są w jakiś sposób podczepione pod główną, kluczową branżę danego miasta. Czyli jeżeli, wspierają ją. Tak, jeżeli miasto ma bardzo silną jakąś jedną branżę, to tworzenie, zachęcanie, tworzenie warunków do rozwoju startupów, które są związane z tą branżą,
wydaje się dobrym pomysłem. Natomiast kiedy liczymy, że będziemy takim miejscem, gdzie pojawią się jakieś super pomysły na rozwiązywanie jakichś światowych problemów, no to tak może się nie skończyć. Więc trzeba być ostrożnym z tymi startupami. Czyli jeśli startupy jako pewna forma właśnie wspierania i z jednej strony biznesu, ale też tworzenia jakiejś takiej przestrzeni dla edukacji młodych, to na pewno osadzona w tych lokalnych realiach, tak jak powiedziałeś, branżowych. Zdecydowanie tak. A jeżeli jesteśmy przy lokalnych realiach, to na chwilę tak spójrzmy troszkę dalej, no bo przedsiębiorcy przecież działają realizując różne lokalne potrzeby. I w wielu miejscach w Polsce pojawiają się i również działają już, nawet niektórych całkiem długo, takie kampanie typu kupuj lokalnie. Czy one faktycznie, no też mamy te doświadczenia, są warte tego, abyśmy myśleli z punktu widzenia naszego samorządu o tym, żeby włączyć je jako kolejny sposób no, animowania tej przedsiębiorczości? Kampanie typu kupuj lokalnie są świetnym pomysłem. Świetnym pomysłem i moim zdaniem za rzadko funkcjonują w polskich miastach. Nie każdy mieszkaniec jest ekonomistą, nie każdy mieszkaniec ma na co dzień taką świadomość, że kiedy wydaje pieniądze lokalnie, te pieniądze do niego powinny wrócić, te pieniądze do niego wracają, więc nawet w najprostszy sposób uświadamianie tego, że ten obieg gospodarczy lokalny jest również zależny od naszych codziennych zakupów i że to ma wbrew pozorom znaczenie, jest działaniem, które moim zdaniem powinny zaistnieć w wielu miastach i przykłady tych kampanii miast, które już się odbyły, pokazują, że przynosi to wymierne korzyści. My uświadamiamy, my budujemy, to tak się ładnie nazywa, etnocentryzm konsumencki, czy patriotyzm konsumencki, tak? Że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kupujemy nasze. I to jest moim zdaniem świetne działanie z kategorii tych miękkich, ale uważam, że przynosi pozytywne efekty. A w tym, o czym mówisz, to trochę tak to wybrzmiewa jakby o takim zamkniętym obiegu gospodarczym pieniądza, ale czy kupuj lokalnie ma również taki wymiar, no, mamy ze sobą parę lat temu pandemię i nagle okazało się, że no bardziej w takiej powszechnej świadomości pojawił się termin łańcuchy dostaw. I czy właśnie kupuj lokalnie też w jakiś sposób do tego się odnosi? A z drugiej strony też taki temat, który staje się ważnym wyzwaniem, to są kwestie środowiskowe. Czy to ma jakieś połączenie, czy tutaj koncentrujemy się właśnie na tym patriotyzmie i o tym, że ta złotówka, tak jak mówiłeś, no krąży tutaj w tym naszym obszarze lokalnym. Masz rację. Od czasów pandemii, kiedy zrównoważony rozwój zaczął być traktowany nieco bardziej poważnie, faktycznie w ramach kupuj lokalnie już dzisiaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pieniądz zostawał w naszym mieście i można było go mnożnikowo pomnażać, ale również o to, żeby skracać łańcuchy dostaw, czyli najnormalniej w świecie dbać o środowisko i o klimat. I faktycznie wydaje się, że dzisiaj ta rola tych kampanii powinna się skupiać również na uświadamianiu tego aspektu, że jakby to jest takie win-win, dwa w jednym. Nie dość, że wspieramy naszych sąsiadów, nasze sąsiadki, które odważyły się prowadzić działalność gospodarczą w naszym mieście, że te pieniądze do nas wracają w postaci podatków, inwestycji, rozwoju usług publicznych przez miasto, no to równocześnie dbamy o to, żeby nasze miasto było ładniejsze i czystsze. Tak? Okej, no to jeżeli tutaj patrzymy na to, że no ten lokalny biznes funkcjonuje, działa, rozwija się, no to też możemy znowu tak patrząc dalej, no jednak porozmawiać o kwestii ekspansji. I czy tutaj, no bo na pewno w kampaniach typu kupuj lokalnie, no też jest jakiś wymiar technologiczny, ale jak technologia może być narzędziem, które wspiera rozwój tej lokalnej przedsiębiorczości i czy miasto w ogóle powinno się tym zajmować, czy to nie jest trochę, tak jak powiedziałeś, utkwiło mi takie zdanie, że trochę to podejście samorządów, no niech biznes jakby zajmuje się tym. Czy jest tutaj jakaś rola dla wykorzystania no, dynamicznie pojawiających się zmian technologicznych w ostatnich latach? No teraz mówi się dużo o AI jako o takim kolejnym narzędziu, które ma wspierać rozwój biznesu. Ewidentnie tak. Znowu, proaktywność, proaktywne podejście frontem do
klienta, w tym przypadku frontem do przedsiębiorcy. Faktycznie i znowu, pewnie duże miasta sobie poradzą, ale mniejszym jako proaktywny samorząd możemy pomóc. I kwestie cyfryzacji, digitalizacji, uczenia, sprzedawania online, e-commerce'u, czy też dzisiaj właśnie AI, to są takie zagadnienia, które są dzisiaj bardzo ważne, ponieważ mogą spowodować, że mała firma w takiej przysłowiowej koziej wólce może sprzedawać na cały świat. I to by a na się... pewno na Europę. A na Europę tym bardziej, więc to by się nie mogło wydarzyć, kiedy nie byłoby internetu. Tak jak mówię, mniejsze przedsiębiorstwa pewnie jeszcze dzisiaj nie mają takiej pełnej wiedzy, jakby można było potencjał internetu, sieci i czy też AI wykorzystać, więc wspieranie w tym zakresie, edukowanie w tym zakresie moim zdaniem na pewno jest w ramach tego, co samorządy mogłyby dla przedsiębiorców robić. Czyli też mamy tutaj taką rolę znowu animacyjną, ale też wzmacniającą kompetencje, rozumiem, też i przedsiębiorców w tym zakresie. I jakbyśmy mogli tak podsumować, no bo zarysowałeś kilka tych bardzo ważnych obszarów, no i jak już jesteśmy przy tym przedsiębiorcy, który korzysta z tego rynku choćby europejskiego czy światowego i rozwija się, no, tworząc jednak ten taki lokalny potencjał, no to tak na zakończenie, jaka jest rola w ogóle wsparcia właśnie promocji takiego, tak jak powiedziałeś, takiego biznesu, który zaczyna się rozwijać, ale też być może, czy to jest jakoś połączone z tym, żeby jednak przyciągać również tych zewnętrznych inwestorów, jakbyśmy mogli tutaj, tak kończąc tą klamrę. Tak, no przeszliśmy tak naprawdę cały cykl od wspierania zakładania firm przez rozwój, a teraz mamy umiędzynarodowienie i ekspansję. Faktycznie rola miasta również powinna dotyczyć tego, żeby promować lokalne firmy na zewnątrz, żeby ułatwiać ekspansję międzynarodową w postaci wspierania misji gospodarczych, udziału w targach krajowych czy zagranicznych. I to działanie, jak sam dobrze zauważyłeś, ma jeszcze przynajmniej to drugie dno, ten drugi cel, czyli jeżeli miasto i firmy z danego miasta pojawiają się gdzieś krajowo czy międzynarodowo, jednocześnie budują markę gospodarczą. Takim magnesem stają się. Tak, stają się magnesem, budują markę gospodarczą miasta. Może to być sygnał dla potencjalnych przedsiębiorców. Okej, skoro te firmy działają tak ekspansywnie, widać, że miasto ich wspiera, to być może to miasto jest dobrym miejscem, żebyśmy i my tam zainwestowali. I to jest trochę taki dowód na to, że tak jest, tak. No bo te firmy stają się takim elementem. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, widzimy cały taki zakres działań. Pewnie jest ich więcej, więc rozumiem, że będziemy mogli wrócić jeszcze i kontynuować jakby pewne aspekty, które są związane. Za to, no tak podsumowując, jakbyś mógł w takim jednym zdaniu powiedzieć takie 3-4 najważniejsze właśnie te kroki, bo powiedziałeś, że mamy pewien taki cykl takiego przesłania, na co zwracać uwagę, no bo są miasta, które już wykonują jakąś pracę, ale faktycznie, żeby to była jakaś może nawet nie strategia, a taktyka, co jest takiego kluczowego? Jak dobrze zauważyłeś, miasta działają na rzecz przedsiębiorców. Nie można powiedzieć, że nie. Dokładnie. Natomiast wydaje się, że te działania są w dużej mierze niewystarczające i niezintegrowane. I chyba takim słowem kluczem, które mogłoby podsumować naszą dyskusję, jest to, że te działania powinny być takie holistyczne, zintegrowane. Mogą być związane właśnie z tą ścieżką, którą omówiliśmy, czyli i budujmy jakby ducha przedsiębiorczości wśród mieszkańców i zachęcajmy do zakładania firm i wspierajmy te, które już są i przyciągajmy z zewnątrz i młodzież i jeszcze jakby pomagajmy rozwijać się tym, którzy już są, więc tak naprawdę tych działań jest wiele, one powinny być ze sobą powiązane, zintegrowane. I wydaje się, że polsko-szwajcarski program rozwoju miast, jesteśmy na etapie aplikacji 130 miast, które mogą w tym programie uczestniczyć, wydaje się jednym chyba na dzisiaj z lepszych źródeł do tego, żeby miasta mogły taką zintegrowany projekt rozwoju przedsiębiorczości zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.